Tadeusz Kalinowski urodził się w Warszawie w 1909 roku. Zmarł w 1997 w Poznaniu. Jego żoną była wybitna malarka Anna Cyronek-Kalinowska. Jego syn, Adam Kalinowski, tworzy rzeźby przestrzenne, instalacje i pisze eseje o sztuce. Mówienie o kimś, o innym artyście, to jest pewien wysiłek. No. Z jednej strony mama jest najbliższą osobą dla mnie, mama i ojciec. Zawsze od dziecka pamiętam, jak malowali obrazy, bo wychowałem się w pracowni. Jako mały chłopiec biegałem pod stołem, na którym ojciec i mama malowali obraz kolejny. Od 1939 do 1953 roku pracował jako scenograf w teatrach prowadzonych przez Leona Schillera i Williama Chorzycę w Łódzku, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu. W latach 1948 do 1951 należał do grupy 4F Pluser, pierwszej powstałej po wojnie awangardowej grupy plastyków, razem z Lenicą, Nowowiejskim i Wieczorkiem. Szkoda, że nie jesteśmy teraz w tej pracowni, bo ta pracownia jest ma niepowtarzalny klimat. Jest bardzo mała, ale ma bardzo piękne światło północne, główne północne światło. No i pobyt w tej pracowni mógłby troszeczkę przybliżyć klimat tych lat, tych prawie 50 lat, które rodzice tam spędzili. W latach 1957 do 1961 uprawia malarstwo w duchu taszyzmu. W latach 1962-66 uprawia grafikę. To było naprawdę niesamowite miejsce, przez które bo pracownia to nie była tylko miejsce pracy, ale życia przede wszystkim. Ja tam się wychowywałem, no i już tam na tych 45 metrach mieszkaliśmy we trójkę. Rodzice bardzo intensywnie pracowali. Tam myślę, że około 300-400 prac olejnych i akrylowych mama namalowała w tej pracowni. Ojciec znacznie więcej. Wygląda ponad 1000, może jeszcze więcej. Od 1966 do 1975 roku maluje w stylu abstrakcji geometrycznej. Lata 1975 do 1976 to okres malarstwa ornamentacyjnego będącego grą z tak zwanym obrazowaniem realistycznym. Rok 1976 to obrazy z literami. No szkoda, że już się nie da cofnąć czasu i postaci, które się tam przewijały przez tą pracownię, już wiele z nich nie żyje. Na przykład Tadeusz Brozowski, Andrzej Berziański, Jerzy Ludwiński. Akurat trzy nazwiska, które mi się przypomniały, ale było znacznie, znacznie więcej tych osób. Lata 1977-80 to okres kalejdoskopowy. Od roku 1982 do 97 w jego malarstwie dominują trzy główne idee plastyczne: układ otwarty, układ wielostronny i układ zamknięty, gdzie używał różnych rodzajów podobrazia, wykorzystując na przykład takie rodzaje płótna, jak workowe, lniane, jutowe i tym podobne, których powierzchnie są częściowo niezamalowywane. Jakimś takim ideałem artystów dla mnie, powiedziałbym, są
właśnie, że tworzyli bardzo konsekwentnie przez kilkadziesiąt lat, byli zdecydowanymi outsiderami w Poznaniu. No ich postawa była naprawdę dla mnie czymś wspaniałym, właściwie takim drogowskazem, jak można zachować, no, być wspaniałym artystą i jednocześnie być zupełnie wspaniałym człowiekiem, zupełnie jakimś nieuwikłanym, niezależnym, takim jakby trochę poza kontekstem. To jest, uważam, wielkie. Tadeusz Kalinowski ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie oraz udział w wielu wystawach grupowych i zbiorowych w galeriach i muzeach Poznania, Warszawy, Krakowa i Zielonej Góry. Jego prace znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Warszawie, Szczecinie oraz w Muzeum Śląskim w Katowicach, a także kolekcjach prywatnych w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwecji i Stanach Zjednoczonych. W roku 2009 w Poznaniu, w Muzeum Narodowym, w Galerii Miejskiej Arsenał, w Starym Browarze i Galerii Ego, miała miejsce wielka retrospektywna wystawa jego twórczości. Z tej okazji ukazał się również okolicznościowy album. No przecież rodzice nie zrobili żadnej kariery, już nie mówię o karierze finansowej, ale także są, uważam, zdecydowanie niedocenieni jako artyści. I nie mówię to tylko jako syn swoich rodziców, tylko po prostu jako też artysta, który potrafi dostrzec wartość innego artysty. Thank you.